Cześć, witam Was w odcinku z gry Kerbal Space Program z serii Pierwsze Kroki w trybie kariery. A więc dzisiaj zajmiemy się już próbą wejścia na orbitę. O ile mamy panele słoneczne, nie pamiętam dokładnie. Dłuższy czas temu nagrywałem. Aha, nie mamy żadnego zasilania. Szybko zobaczę, czy mamy jakieś inne może. Znaczy, ile brakuje. A więc nie brakuje dużo. Jakiś lot gdziekolwiek w sumie wystarczy. Czyli prosto do góry, później prosto w dół. Czyli bla bla, test 1. A, utajl. Orbita 3. Idealnie. Tylko sprawdzę, czy nic nie trzeba przemontować. O, jaki brzydki. Dobra, trzeba stanowczo to jakoś przerobić. Okej, spadochrony, baterie, urządzenia do badań. Okej. I zamiast tego dodamy tutaj, zamiast tych dolnych, dodamy tutaj takie 4 na przykład. I te, tak, pięknie. Szóstkę mu. A w sumie na początku też by mogło być takie coś. No dobra, nie ma co kombinować. To nie ma wyjść na orbitę. Dobra, tylko szybko wystrzelić, zanim się wywróci. Okej. No, jak coś, te silniki są o tyle inne. Coś za głośno szumi. W tych silniki różnią się od normalnych tym, że w nich nie da się zmieniać przepływu paliwa, zobaczcie. O, tutaj ustawiam w górę, w dół, a one mają mnie gdzieś. Ale i tak są super. Dobra. Okej. No, przestań zwalniać. Okej, tu były już badania. Spróbuję gdzieś tam polecieć w prawo, jak zwykle. Albo prosto na północ. Akurat mamy bliżej. A, przycięło mi. Przepraszam. Dobra, tu się właśnie skończyło paliwo. Ustawię sobie mapę orbitalną, żeby już działała na przyszłość. Aha. Kiedy zaczynamy, tutaj Ziemia kręci się z zachodu na wschód, w sensie Kerbin. I o tyle jest inaczej, że kiedy startujemy, mamy już jakby pewną prędkość w tamtym kierunku wyznaczoną. Dlatego musimy później poprawiać. No bo zaczynamy z prędkością podłoża. To takie trochę bardziej skomplikowane, ja nie umiem tłumaczyć. Więc dobra. O! Dobrze, że włączyłem. Okej. Z okna orbitowego, gdyby ktoś nie grał, tylko oglądał, co jest mało prawdopodobne, to z okna orbitowego mówię... mówię z okna orbitowego. Boże. To tylko tak mówię, że z okna orbitowego nie da się przełączać manewrów. Dlatego trzeba tu przełączyć, włączyć i dużo błędów powtórzeniowych. Okej. Były tu badania? Były. To jeszcze troszkę do góry. Okej. Tutaj też były? Dobra, to tak można. Aha, było z Highlandsów. Dobra. W tym odcinku jeszcze postaram się wylądować na Księżycu, więc... no dobra, może nie w tym odcinku, ale w ciągu najbliższych odcinków postaram się wylądować na Księżycu, bo byłoby super, gdyby mi się udało, bo za to jest dużo, dużo hajs. Tylko do tego na początku potrzebne jest zasilanie trwałe.
Dobra, będzie przelot nad górami? Będzie. A. Chodź, tu apocentrum. Apocentrum, chodź, chodź, chodź. Idzie. Stoi w miejscu. Dobra, też może być. Najlepiej podczas najlepiej podczas lądowania nie mieć tak jak ja w tej chwili, gdybym wyłączył silniki, bo bym spadł na góry i trochę by była lipa, bo tam jest mniej atmosfery, która by miała nas wyhamować. Co by tu mówić? Nie mam pojęcia, co mówić. Mogę wracać do przesyłania informacji, jeśli się nie obrazicie. Przesyłania informacji. W sumie do niczego. Dobra, w tym momencie mógłbym mądrze zrobić cięcie. Okej, no to... No, nie ma sensu robić cięcia, bo za chwilę tu wyjdę. Chociaż... Ciężka decyzja. Dobra, nie będę was męczył. No to cień. Dobra, już jestem na... No nie orbicie, ale gdzieś wysoko. Już nadałem kilka informacji. W sumie cały czas nadaję. I będziemy lądowali na odpowiedniku Grenlandii. Okej, dobra. Okej, informacje wysłane. Spadochrony w sumie już mogę otworzyć. Zapisać. Quick saving, autosaving w tym samym momencie. Dobra, za chwilę szybko będę musiał wyskoczyć. Zebrać informacje. Aha, shores. Wybrzeża. Nie do końca o to chodziło. Aha, water to już było. Dobra, jak widać tam na dole biegun północny. W sensie widać tam na dole biegun północny. Dobra, w nocy nad biegunem północnym. Aha, dobra. Dobra. O, zobaczcie, przelatujemy nad biegunem północnym i mapa się obraca. A tak naprawdę my się nie obracamy ani nic. Dobra. Trochę lipa. Nie wiem, czy nie wyląduję w wodzie. Bo dosyć dużo informacji by było za te skały. Fuck. Dobra, i tak nie widać. SAS, bo mi odwróci rakietę. Ok, wyłączycie SAS i zostało tylko czekać. To w sumie też nie mam co nagrywać. I w tym momencie już będzie się kończył odcinek. No, to następny odcinek zacznę od lądowania w wodzie, z tego co widzę. Dobra, to do następnego odcinka i cześć.